No, powiedz nam przede wszystkim, jak się nazywasz? Zawsze jesteśmy na podcastach. Super. I skąd taka pasja u ciebie? Zainteresowanie historią i obyczajami. Zainteresowanie tego, jak wyglądały na przykład bale renesansowe, jak wyglądały kontakty między ludźmi, wyglądały zupełnie inaczej. A bale były fantastycznym momentem do tego, aby poznawać nowych ludzi, aby na przykład aranżować małżeństwo. Tak? I ogólnie sztuką dawną, sztuką renesansu. Muzyką, jestem też po szkole muzycznej. No i tak narodziła się pasja tańca jeszcze przed studiami historycznymi. Aha, czyli to już dłuższy czas. Tak, jeszcze przed studiami. Ale to ile? 5 lat już? No mniej więcej. To wymaga ćwiczeń, takiej dyscypliny? Tak, no nie każdy zresztą potrafi w ten sposób tańczyć, dlatego trzeba mieć jakieś propozycje. Trzeba przede wszystkim mieć zajmowanie do muzyki dawnej w życiu. Bo wszystkie kroki słuchać w tej muzyce. No i oczywiście dobre poczucie rytmu, kacja, elegancja. Kroczki nie są zbyt efektowne, znaczy mało je widać, tak? Szczególnie jak się ma taki strój i pod tą spódnicą nie za bardzo widać, co ja tam robię, ale te kroczki są bardzo niezlewne, szczególnie w tańcach włoskich, gdzie to jest jakby apogeum kultury dworskiej i był tam rodzajów najróżniejszych kroków. Może nie obejrzeć, ale czy a skąd czerpiecie informacje o tych tańcach? Traktaty taneczne. Źródła, czyli traktaty taneczne, które niestety nie wiem dlaczego w Polsce w ogóle nie są znane zupełnie. Także trzeba korzystać z przykładów angielskich albo z oryginału. No i w ten sposób próbujemy odtworzyć tak dawne tańce. W traktatach są opisane wszystkie kroki po tym tańce, co jaki krok po kolei. Oczywiście część tych tańców można interpretować, szczególnie to dotyczy tańców francuskich, które niekoniecznie mają dokładny układ choreograficzny, wtedy trzeba to interpretować i samemu próbować jakoś otworzyć te choreografie na podstawie też innych. Stroje macie, to są wasze stroje, czy pożyczone stroje? One są, to są stroje, powiedzmy, zespołowe. Zespołowe? Po części są nasze, po części należą do osób, które się zajmują też tym tańcem, prowadzą zespoły, ponieważ na taki strój jest bardzo drogi. No dobra, to dziękuję wam bardzo i życzymy powodzenia w dalszej i licznych występów. Dziękuję.